Może nie mam takich rzeczy w szafie. Rzadko noszę sukienki, ale czuję się w tym bardzo dobrze. No nieźle. Wow. Uważam, że fason super dla ciebie. Świetne wzory, które niwelują mankamenty naszej sylwetki. Powiem ci, że ta sukienka pięknie pracuje przy tych twoich ruchach. Jedyny minus w tej sukience dla ciebie, uważam, że jest na ciebie troszeczkę za duża. No może tak być. No. Dobrze by też to wyglądało, gdyby nie miało to golfu. O, właśnie, no. I popatrz, jak masz super zrównane proporcje. Bardzo mi się podoba ta sukienka, bardzo dobrze się w niej czuję. A ta rozmowa o pracy, która ma być w teatrze? No tak, to tam powinnam być bardziej elegancko. Muszę się zaprezentować dobrze osobie, z którą rozmawiam. Niestety świat tak działa. Ale w tym by mogła pójść. Mogłabyś w tym pójść, tylko do tego fajnie byłabyśmy założyły na przykład buty na obcasie, ale nie szpilka, na przykład kozaki albo botki. Okej. Dlatego przymierzmy takie może z okrągłym czubkiem na wyższym obcasie. Oj, to nie jest takie proste. A, masz za wysokie podbicie. A spróbuj ją wsadzić do środka? No nie da się. Nie da się. Właśnie się to nie udało. Bo buty nie mają zamka. A spróbujmy założyć te. Już nie mają aż tak długiego czubka. Są takie trochę a la kowbojskie do tego stylu etno-boho. Myślę, że będą się nieźle prezentować. No już jest okej, aczkolwiek jakoś byłam zwolenniczką tych gładkich beżowych, no, ładniejsze, których nie weszła ci stopa, ale ta sukienka jest okej.